Witajcie kochani na kanale Wychowana w Prawdzie. Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałabym podzielić się z Wami taką swoją subiektywną listą 7 pomocnych wskazówek przy czytaniu Słowa Bożego. Tak sobie myślę, że jest taka tendencja, że wśród wielu osób, które wychodzą z organizacji Świadków Jehowy i które wyrzucają do kosza strażnicę i razem z tą strażnicą wyrzucają też Biblię. Jest to dosyć smutne, aczkolwiek, tak jak mówiłam wcześniej, zrozumiałe dla mnie, że po wyjściu z tak destrukcyjnej grupy, no, można się zniechęcić i można przeżyć pewnego rodzaju traumę i po prostu nie chcieć mieć już nic do czynienia z jakąkolwiek religią. Ale ja chciałabym Was zachęcić do trochę innego patrzenia, żebyście spojrzeli na Biblię jako na księgę, która jest tak naprawdę księgą znaną od tysięcy lat i jakby nie myśleć o niej w kategoriach przynależności do jakiejś religii, tylko po prostu zapoznania się z jej treścią. A myślę, że wychodzenie z organizacji, czy też wyjście już z organizacji jest bardzo dobrym momentem, żeby sobie ją przeczytać i spojrzeć na nią zupełnie innymi, świeżymi oczami. Także wynotowałam sobie 7 takich pomocnych wskazówek. No i zobaczmy. Po pierwsze, wybierz inny przekład niż przekład Nowego Świata. Przekład Nowego Świata w moim przekonaniu nie jest Biblią. Jest to bardziej wyrób bibliopodobny. Są tam wersety, owszem, Biblia jest bardzo ładna, ładnie oprawiona, ale niestety jest bardzo dużo nieprawidłowości, zafałszowań, zwłaszcza dotyczących tożsamości Jezusa Chrystusa. To są pozmieniane zdania, dodane słowa. No i to powiem Wam, że zrobiło na mnie duże, no, negatywne wrażenie, bo zrozumiałam wtedy, że jest to jakby celowe działanie, że to, że ta Biblia jest zmieniona, to nie jest kwestia przypadku, tylko jest to działanie z premedytacją. No ale teraz jaki wybrać przekład? Ja osobiście najbardziej lubię Biblię Tysiąclecia. Podoba mi się, że język jest prosty, ale też poetycki. Oczywiście nie czytam tych katolickich przypisów, natomiast jeśli chodzi o język, to jest bardzo przystępny. Lubię też Biblię warszawską, lubię uwspółcześnioną Biblię gdańską. Dosyć dużo pozytywnych recenzji krytyków zebrała też Biblia Paulistów, czyli edycja Świętego Pawła. To jest Biblia wydana w roku 2008. Napisana bardzo współczesnym językiem, więc łatwo się czyta, łatwo ją zrozumieć, ale z drugiej strony nie traci na swojej poetyckości. Więc do tej Biblii też czasem zaglądam. Rada druga. Zdejmij okulary J2, czy zdejmij okulary strażnicy. Chyba łatwiej jest to powiedzieć niż faktycznie zrobić, bo powiem Wam, że ja do tej pory, mimo tego, że wydawałoby się, że wyczyściłam swoją głowę z tych wszystkich nauk, doktryn, które są niewłaściwe, to cały czas jednak napotykam czasem jakieś wersety, które czytam i które gdzieś tam z tyłu głowy interpretuję tak jak je interpretowałam, będąc świadkiem. I dosłownie widzę czasem słowa, których nie ma. I taki przykład chciałam Wam podać. Takim przykładem jest chociażby list Jakuba, 5 rozdział, werset 14 i 15. To jest, może go przeczytam. Choruje ktoś wśród was, niech sprowadzi kapłanów kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie. A jeśli by popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. To jest werset znany w organizacji, czytany setki, jak nie tysiące razy.
jakby celem cytowania tego wersetu jest to, żeby ukazać, że starsi mają pewnego rodzaju autorytet, że jeżeli ktoś choruje duchowo, no to powinien się do takich starszych zwrócić z prośbą o pomoc. Oczywiście choroba duchowa według organizacji to jest opuszczanie zebrań, chodzenie gdzieś tam w kratkę, niebranie udziału w służbie kaznodziejskiej, czyli w głoszeniu, zdawanie kilku godzin w comiesięcznych raportach albo nie zdawanie tych raportów w ogóle. To jest według organizacji oznaka człowieka, który jest chory duchowo. No ale wracając do tego wersetu, ja patrzyłam na niego tyle tysięcy razy, że widziałam słowo, którego tam nie ma. Czyli choruje ktoś wśród was duchowo. Ja widziałam tam słowo duchowo, podczas kiedy no, w oryginalnym tekście tego słowa nie ma. No i pytanie, czy pierwszy odbiorca tych słów, czytając te słowa, myślał o chorobie duchowej, czy może o chorobie fizycznej? Powiem wam, że jakiś czas temu rozmawiałam ze starszym zboru w organizacji, no i on dosłownie wybuchnął śmiechem, kiedy powiedziałam mu, że moim zdaniem w tym wersecie chodzi o chorobę fizyczną, nie duchową. No i ten brat się tak zaczął śmiać i powiedział: Eliza, Eliza, mówi, co ty tutaj sugerujesz? Czyli chcesz powiedzieć, że przyjdzie do mnie brat chory na COVID i ja się z nim pomodlę i on będzie zdrowy, tak? No i wiecie, przedstawił to troszeczkę jako taki absurd, ale moim zdaniem tak wynika z tych słów. I odszukałam nawet hasło na Wikipedii: namaszczenie chorych. Namaszczenie chorych, i jak sobie zjedziemy tutaj troszkę w dół, jest sekcja namaszczenie chorych w Biblii. No i czytamy, że w Starym Testamencie oliwa była na Bliskim Wschodzie stosowana od dawna do namaszczenia w celu wzmocnienia i uszlachetnienia ciała. No i czytamy chociażby w Księdze Izajasza, że jest wymieniona jako środek łagodzący rany i stłuczenia. Więc w Izraelu stosowanie oliwy było używane do leczenia chorób. Natomiast w Nowym Testamencie, w Ewangeliach, czytamy no chociażby ta sławna przypowieść Jezusa o miłosiernym Samarytaninie, który opatrzył rany, zalewając je oliwą i winem. I tutaj dalej czytamy bardzo ciekawy werset w Ewangelii Marka, że elementem misji uczniów Jezusa, posłanych po dwóch, było namaszczanie chorych oliwą. Czytamy, że wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. No i właśnie dlatego tutaj w liście Jakuba czytamy o tym, że użycie oleju czy oliwy jest stosowane w celu uzdrowienia kogoś. Także tutaj jest oczywiście wymieniona jeszcze modlitwa pełna wiary. Także no zdecydowanie tak, nie chodzi tutaj o chorobę duchową, tylko o chorobę fizyczną. Ja oczywiście nie twierdzę, że nie można zwrócić się do brata starszego z jakimś problemem, jakimkolwiek, nie tylko chorobą fizyczną, ale no, sugerowanie, że tutaj jest mowa o chorobie duchowej, jest bardzo mocnym wyjściem ponad to, co jest napisane. Dlatego, że dla pierwszych chrześcijan było jasne, że chodzi tutaj o chorobę fizyczną. Więc podałam tutaj taki przykład, może trochę za długo o tym opowiadam, ale taki przykład, który ukazuje, jak bardzo niektóre gdzieś tam interpretacje, nauki mogą siedzieć w głowie i mogą dosłownie przeszkadzać w czytaniu Biblii, bo możemy widzieć słowa, których de facto nie ma. Po trzecie, nie musisz rozumieć wszystkiego. My jako Świadkowie Jehowy lub byli Świadkowie Jehowy mamy taką tendencję, że kiedy czytamy jakiś fragment w Biblii i czegoś nie rozumiemy, coś jest niejasne,
to mamy tendencję, żeby od razu biec do strony jw.org, Skorowic, biblioteczka. Już musimy znaleźć odpowiedź na pytanie, musimy wiedzieć, o co tutaj chodzi. No trochę organizacja nas przyzwyczaiła do tego, że na każde pytanie jest odpowiedź. Nawet jeżeli jest to błędna odpowiedź, to jest. Natomiast myślę, że lepiej, uczciwiej jest powiedzieć, że się czegoś nie wie, bo nie wszystko jest zrozumiałe. W środowisku chrześcijańskim nie jest tak, że wszystkie wersety są jasne i klarowne i jest pełna zgoda. Są jakieś tam subtelne różnice w zrozumieniu, aczkolwiek nie jest to problem, nie jest to jakiś czynnik wymagany do zbawienia. Nie musimy mieć rozumienia zawsze tego samego. Ale myślę, że to jest ważny punkt, żeby mieć w sobie taką pokorę, ale też cierpliwość do tego, że nawet jeśli czytamy coś i na daną chwilę nie jest coś jasne, to być może, że ten fragment się nam rozjaśni za miesiąc, za rok, za dwa. I lepiej moim zdaniem skupiać się na tym, co udało nam się zrozumieć, a zawsze jest coś, co się uda zrozumieć i skupiać się na tym, myśleć o tym. Punkt czwarty. Zawsze czytaj w kontekście. Tutaj to jest bardzo ważne, żeby nie budować ideologii, doktryny, dogmatu na podstawie jednego wersetu. Żeby dobrze zrozumieć jakąś myśl, często jest tak, że musimy przeczytać cały rozdział, czasami nawet rozdział poprzedzający, a czasami nawet całą księgę. Więc ja tutaj zanotowałam taki przykład z Przysłów, 4 rozdział, 18 werset, który pokazuje, jak niebezpieczne jest wyciąganie wersetu z kontekstu i budowanie jakiegoś dogmatu na podstawie jednego wersetu, bo kiedy przeczyta się kontekst, to okazuje się, że chodzi o coś zupełnie innego. No i Przysłów 4,18 to jest werset, na który powołują się świadkowie Jehowy, żeby uzasadnić swoje często zmieniające się nauki. Oni nazywają to nowym światłem. I co jakiś czas, co kilka lat przychodzi takie nowe światło, to oznacza, że mamy nowe zrozumienie pewnych spraw doktrynalnych. No i według świadków Jehowy jest to całkowicie normalne, jest to biblijnie uzasadnione. No i jako argument podają właśnie Księgę Przysłów 4,18. No ale zobaczmy sobie ten werset w kontekście. Księga Przysłów 4,18. Ja przeczytam kilka wersetów, może wcześniej, zaczynając od wersetu 11 może. Poprowadzę cię drogą mądrości, ścieżkami prawości powiodę. Gdy pójdziesz nią, kroki twe będą swobodne i choćbyś biegł, nie potkniesz się. Słuchaj nauki i nie gardź nią, strzeż jej, gdyż ona twoim życiem. Nie wstępuj na ścieżkę grzeszników, nie wchodź na drogę złych ludzi. Unikaj jej, na nią nie wkraczaj, omiń ją, odwróć się od niej, bo nie zasną, gdy czegoś nie zbroją. Sen ich odleci, gdy nie zaszkodzą, bo jedzą chleb nieprawości i piją wino przemocy. I teraz 18. Ścieżka prawych to światło poranne. Wschodzi, wzrasta aż do południa. Droga grzeszników jak gęsty mrok. Nie wiedzą, o co się potkną. No, czytając ten werset w kontekście, mamy tutaj porównanie ścieżki prawych i ścieżki nieprawych. Ścieżka nieprawych charakteryzuje się tym, jest tutaj przyrównana do gęstego mroku. Taki grzesznik nie wie, o co się potknie, czyli tak naprawdę ta jego droga jest bardzo niejasna, bardzo chwiejna, można się potknąć, no więc ściągnąć na siebie jakieś różne problemy, troski. Natomiast ścieżka prawych jest bardzo dobrze oświetlona, jest nazwana światłem porannym. To oznacza, że idąc taką ścieżką, wiemy dokładnie, dokąd zmierzamy, jesteśmy pewni, widzimy wyraźnie jakieś przeszkody, które mogą gdzieś tam się pojawić. Więc
ścieżka prawych i to jakby jest porównana do tego światła porannego, ścieżka nieprawych jest gęstym mrokiem. Powiedzcie, czy czytając ten fragment można odnieść wrażenie, czy można dojść do wniosku, że chodzi tutaj o zmiany doktrynalne? Że chodzi tutaj o zmieniające się nauki? No, moim zdaniem całkowicie nie o to chodzi. No i właśnie kontekst pomaga to zrozumieć. Piąte. Usłysz słowo uszami pierwszego odbiorcy. I tutaj dodałam zdjęcie Jezusa, który rozmawia ze swoimi uczniami i który tłumaczy im różne nauki, różne przypowieści. I ważne jest to, żebyśmy my, czytając chociażby jakąś przypowieść, którą podaje Jezus, żebyśmy usłyszeli ją tak, jak usłyszał ją apostoł Piotr, apostoł Jan, pierwsi chrześcijanie. To jest niezwykle ważne, bo jeżeli będziemy to słyszeć inaczej, to zaczniemy tworzyć swoje własne nauki. Taki przykład. Jezus w kazaniu na górze powiedział, żeby wchodzić przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Natomiast ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. No i ten werset Świadkowie Jehowy często cytują na potwierdzenie tego, że w tym gąszczu różnych religii, różnych kościołów, które nas otaczają, no musi istnieć jakiś jeden właściwy, jakiś jeden prawdziwy kościół albo jedna prawdziwa organizacja. No i oczywiście tutaj w domyśle, że jest to ich organizacja, że ich organizacja jest tą jedyną prawdziwą religią. No ale jak te słowa usłyszeli pierwsi uczniowie Jezusa? Czy apostoł Piotr, kiedy usłyszał o wąskiej drodze i o ciasnej bramie, czy pomyślał sobie, że Jezus tutaj zapowiada jakąś instytucję albo jakąś religię, która pojawi się być może za 1900 lat? No oczywiście tak nie pomyślał. On wiedział, że Jezus mówił tak naprawdę o sobie, bo w innym wersecie w Ewangelii Jana sam siebie nazwał drogą, powiedział ja jestem drogą, powiedział też ja jestem bramą. W związku z tym wszyscy uczniowie Jezusa zrozumieli, że kiedy mówił o drodze wąskiej i o bramie ciasnej, to mówił o sobie, że droga do zbawienia wiedzie tylko i wyłącznie przez Niego, nie przez jakąś grupę, nie przez jakąś organizację, nie przez jakiś jeden kościół, tylko i wyłącznie przez Niego. Tak to zrozumieli pierwsi uczniowie i tak my powinniśmy to zrozumieć dzisiaj, kiedy czytamy te słowa. Po szóste, pomódl się. To było dla mnie bardzo ciekawe, kiedy zorientowałam się kilka miesięcy temu, że Biblia jest napisana w taki sposób, że jest jednocześnie zakryta i odkryta. Jednocześnie. Przez 30 lat mojego życia ta Biblia była dla mnie zakryta. Może niektóre fragmenty były dla mnie odkryte, ale generalnie była zakryta. Dopiero od 5 miesięcy czuję, że ktoś mi zdjął zasłonę z oczu i że Słowo Boże jest dla mnie odkryte. Nie oznacza to oczywiście, że rozumiem wszystko, ale wiem, jak to jest czytać Biblię, kiedy oddziałuje Duch Święty. To jest całkowicie inne doświadczenie. Pewien brat powiedział kiedyś, pewien brat ze zboru chrześcijańskiego powiedział, że czytanie Biblii bez pomocy Ducha Świętego jest jak próba odczytania godziny z zegara słonecznego przy świetle księżyca. Czyli zegar jak najbardziej w porządku, tylko światło nie takie. Więc pomoc Ducha Świętego jest nieodzowna. O Ducha Świętego oczywiście można się modlić, bo Jezus zachęcał do tego, żeby się o Niego modlić. Powiedział też w Ewangelii Mateusza,
takie słowa, że powiedział: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. I to są ciekawe słowa, bo to pokazuje, że dla Boga status społeczny człowieka, jego wykształcenie tak naprawdę nie są istotne. Najistotniejsza jest otwartość umysłu, czyste serce, pokora, szczerość, umiejętność jakiegoś takiego pozostawienia na boku tego, co wydaje mi się, że wiem. Dla mnie osobiście przykładem takiej wiary i pokory jest znana świadkom postać, ksiądz katolicki William Tyndale, który przetłumaczył Biblię na język angielski. On ukończył renomowane uniwersytety, bo ukończył Oxford, Cambridge, ale wiedział, sam będąc pod wpływem Ducha Świętego, że to nie wykształcenie decyduje o tym, czy człowiek zrozumie biblijne przesłanie, czy nie. On powiedział, że jego marzeniem jest, żeby Biblia trafiła w ręce rolnika. I na tym właśnie polega paradoks tej księgi, tego, co odróżnia ją od każdej innej książki. To to, że to Bóg decyduje, czy człowiek, czytając ją, ma zrozumienie, czy nie. Więc może się okazać, że osoba bez wykształcenia zrozumie biblijne przesłanie, natomiast profesor lingwistyki może przeczytać ją 100 razy i jej nie zrozumie. Ponieważ tutaj kluczowe jest nie status, nie wykształcenie, ale właśnie nastawienie umysłu i serca. I ostatni punkt, 7. Nie bój się. Zapisałam te słowa, ponieważ sam Pan Jezus powiedział je, z tego co policzyłam, nie wiem czy dobrze, przynajmniej 20 razy w Ewangeliach. Przynajmniej 20 razy Jezus powiedział: nie bój się albo nie lękaj się. Dlaczego myślę, że to jest ważne? Dlatego, że każdy z nas, podchodząc do czytania Słowa Bożego, ma jakieś wcześniejsze założenia, jakieś poglądy i może czasami boimy się, żeby coś, co myślimy, coś, co jest może naszym fundamentem nawet, nie okazało się nieprawdą. I ponieważ Słowo Boże jest żywe i działa z mocą i działa jak miecz obosieczny, więc biorąc Biblię do ręki, jakby musimy zdawać sobie sprawę, że Bóg bezpośrednio do nas przemawia. I czy my przyjmiemy Jego zrozumienie, czy my przyjmiemy to, co On do nas mówi, czy to odrzucimy, dlatego że mamy swój pomysł w głowie, wcześniejszy, lepszy. Więc nie bójmy się wyciągać wniosków, nie bójmy się obalać tego, co silnie obwarowane. Biblia nie została napisana dla jakiejś wąskiej, elitarnej grupy, tylko dla każdego człowieka, tak żeby każdy z nas mógł odnieść z niej pożytek. I to tyle, kochani, z moich wskazówek, różnych sugestii. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli Wy ze swojej strony też macie coś ciekawego, czym chcielibyście się podzielić, co Wam pomaga przy czytaniu Słowa Bożego, to oczywiście zachęcam Was, żebyście podzielili się swoimi sugestiami. Z mojej strony to tyle. Chcę powiedzieć tylko na koniec, że udało mi się nagrać rozmowę z moim tatą i mam nadzieję, że ta rozmowa się niedługo ukaże na moim kanale. Muszę ją tylko troszkę zedytować. Mój tata jest agnostykiem, a ja jestem osobą wierzącą. Ale wciąż ze sobą rozmawiamy. Nie unikamy się i dlatego myślę, że to będzie ciekawa rozmowa. Mam nadzieję, że Wam też się spodoba. Jeszcze raz dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia.